przygotować się do długiego dystansu. Jeśli planujesz dłuższą wycieczkę, jeśli masz zamiar pokonać kilkaset kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów, w zależności od tego, jakim jesteś zawodnikiem, warto przemyśleć sprawę przygotowania roweru i przygotowania również swojego organizmu do danego wysiłku. Pamiętaj o tym, żeby twój rower wyposażony był w zapasową dętkę, najlepiej umieszczoną pod siodełkiem w specjalnym pojemniku, łyżki do zdejmowania opon, ewentualnie łatki i oczywiście małą podręczną pompkę. To są podstawowe narzędzia, które każdy powinien ze sobą mieć na treningu oraz na dłuższej wycieczce rowerowej. Pamiętaj, że twój organizm również potrzebuje przygotowania. Kiedy planujesz dłuższą jazdę, zjedz porządne śniadanie, najlepiej owsiankę z bananem, z cynamonem, z jogurtem. Jeśli nie lubisz, możesz zjeść lekką jajecznicę z chlebem i z jakimiś warzywami. Przed treningiem zjedz jeszcze na przykład baton energetyczny lub kolejną porcję owoców, najlepiej bananów. Na trening najlepiej zabrać ze sobą napój izotoniczny. Ilość takiego napoju przypada na godziny planowanego wysiłku. Jeśli planujesz jeździć 4 godziny, powinieneś zabrać co najmniej 4 bidony lub 2 bidony, a resztę po prostu dokupić podczas jazdy. Możesz ze sobą zabrać w małych saszetkach napój izotoniczny. Są sprzedawane takie małe saszetki, także będą one wygodne do zabrania w podróż. Twój trening również nie może odbywać się bez jedzenia i bez dostawy energii podczas jazdy. Na każdą godzinę jazdy musi przypaść około 60 g węglowodanów i mogą one pochodzić zarówno z postaci płynnych, jak i postaci stałych. Jeśli faktycznie twój trening ma 2 godziny, możesz spokojnie przejechać go na 2 bidonach z napojem izotonicznym. Natomiast jeśli planujesz dłuższy trening, powinieneś zabrać ze sobą dodatkowo baton energetyczny z małą zawartością błonnika i tłuszczu, banan i owoce suszone, najlepiej daktyle. One zawierają najmniej błonnika, a najwięcej cukrów prostych. To one są najważniejsze podczas jazdy na rowerze. Dają ci energię i nie powodują dużych strat energii na poczet trawienia. Jeśli podczas jazdy masz ochotę stanąć w restauracji i zjeść coś stałego, na przykład jak danie obiadowe, pamiętaj o tym, by wybrać produkty lekkie, bez tłuszczu, najlepiej ziemniaki z wody i na przykład grillowaną rybę. Oczywiście pamiętaj o tym, że po takim obiedzie należy zrobić sobie godzinę przerwy, a dopiero potem wyruszyć w dalszą trasę.